Fizyka bryły sztywnej jest często nieintuicyjna i dlatego jest ciekawa. Przykładem jest efekt Jeannie-Beckowa, który można świetnie obserwować w stanie nieważkości. Widzimy tutaj, jak ciało wykonuje zaskakujące przeskoki o 180 stopni. W filmiku tym przedstawiam pomysł, jak przy pomocy strumienia powietrza można łatwo zaobserwować ten efekt na Ziemi. To jest kula styropianowa, którą pomalowałem farbkami. Taką kulę można kupić na przykład w sklepie papierniczym. Z przodu wbite są trzy szpilki, widać tylko główki, a na górze wbite są dwie szpilki. Takie same szpilki są po przeciwnych stronach. Zobaczmy. Tutaj i tutaj. Szpilki tak zostały rozmieszczone, aby można było zaobserwować efekt Jeannie-Beckowa. To nie musi być ciało w kształcie litery T, jak widzieliśmy wcześniej. Zobaczmy ten efekt. Teraz w kilku słowach wyjaśnię, jaki w tym efekcie jest kluczowy element. Popatrzmy na obrazek po lewej. Obiekt składa się z dwóch dużych mas w kolorze czarnym oraz dwóch małych mas w kolorach żółtym i czerwonym. Obiekt ten ma trzy naturalne osi obrotu. Na górnym rysunku układ obraca się wokół osi prostopadłej do ekranu i przechodzącej przez środek masy. Wszystkie masy biorą udział w ruchu i moment bezwładności jest największy względem tej osi. Przypominam, że miarą momentu bezwładności jest iloczyn masy i kwadratu odległości tej masy od osi obrotu. Na środkowym rysunku oś obrotu leży na linii łączącej małe masy. Teraz to głównie duże masy dają wkład do momentu bezwładności i moment ten przyjmuje wartość pośrednią. Na dolnym rysunku oś obrotu leży na linii łączącej duże masy i względem tej osi moment bezwładności jest najmniejszy. Okazuje się, że obroty wokół osi z najmniejszym i największym momentem bezwładności są stabilne, to znaczy nie dzieje się nic specjalnie ciekawego. Obrót względem osi z pośrednim momentem bezwładności nie jest stabilny, to znaczy minimalne zaburzenie rośnie w czasie i ciało zachowuje się jak na przedstawionych demonstracjach. Analogiczna sytuacja jest dla ciała w kształcie litery T. Popatrzmy raz jeszcze na ten efekt.